na początku wyścigu miałeś pecha, ale później z każdym dniem nadrabiałeś. Tak, trochę taką analogię znalazłem niestety do tego początku, że 3 lata temu Cyril Depré, który spalił Musa na pierwszym odcinku specjalnym Dakaru, powiedział: ten Dakar już się dla mnie skończył. I wprawdzie jechał do mety, ale już tylko mógł mieć nadzieję, że jakiś przypadek sprawi, że wygra. No i trochę tak jest niestety ze mną i w tym rajdzie, bo choćbym nie wiem, co robił na odcinkach, to i tak nie było szansy ani wygrać, ani być w pierwszej trójce czy czwórce. Liczę na to, że przyjechałem 8., 7. może w generalnej klasyfikacji i to będzie najlepszy możliwy wynik. No i niestety punktowo też może to być bardzo trudne, żeby do końca sezonu wygrać, bo sądzę, że będzie kilku zawodników, którzy te punkty będą bardzo starannie zbierać. Dlatego jechałem z trochę inną motywacją. Chciałem się przekonać, czy swoje słabości, czy swój ból jestem w stanie pokonać w trakcie rajdu. No i jak widzicie, jestem na mecie i ten ból i te słabości zostały pokonane. I z tego się bardzo cieszę. Jakie największe zaskoczenie tutaj na trasie? Myślę, że co roku przeżywamy podobne zaskoczenie, to znaczy trenujemy całą zimę, jeździmy, przygotowujemy się do sezonu, nawet w środku zimy, bo przecież w styczniu jest Dakar, a później okazuje się, że te pierwsze dni nowego sezonu, pierwszy dzień rajdu, drugi dzień rajdu, jednak zawsze nas czymś zaskakują. To jest dla mnie niebywałe, żeby po tylu latach ciągle pierwszego dnia być zaskoczonym. I ja byłem zaskoczony, nawet już w czasie prologu, widząc ten teatr, który tam się odbywa, a przecież jestem tutaj po raz czwarty, wciąż byłem zaskoczony, że przecież prolog nie jest po to, żeby go wygrać, tylko trzeba przyjechać w samym końcu, no najdalej w środku, czy najlepiej w środku, albo na końcu, bo wtedy się jedzie pierwszego dnia po śladzie, a nie zakłada ten ślad. No i tak ciągle co roku nas to zaskakuje, jak drogowców zima. Chcę tutaj złożyć i gratulacje, i tym samym wielką pochwałę Łukaszowi, ponieważ jego taktyka na tym rajdzie była najskuteczniejsza, najsłuszniejsza i chyba jedyna, jaką należy zastosować, to znaczy trzymać się dobrych i absolutnie nie wypychać się do przodu. Myślę, że taką właśnie należy zastosować w Katarze. Jechaliście po raz pierwszy, już kolejny etap razem. Czy myślisz, że to taki sposób, żeby dwóch Polaków jechało obok siebie, to jest dobry sposób na to, żeby przetrwać taki rajd? Myślę, że najlepszym wzorcem jest Marek Dąbrowski i Jacek Czachor, którzy w swoich najlepszych latach kilka lat temu jeździli właściwie zawsze w parze i Dakar, i Mistrzostwa Świata, i to dobrze wychodziło. Sądzę, że tak, to jest dobry pomysł. Zresztą najlepsi zawodnicy na świecie, Cyril Depré, Marc Coma, też zwykle albo wręcz zawsze jeżdżą w parach. Myślę, że to jest dobry pomysł i dobrze tak robić. Czy to się okaże metoda dla mnie i dla Łukasza, to zależy bardziej od niego, bo ja jestem kooperatywny. Możesz pozdrowić kibiców w Polsce, którzy będą Cię obserwować, bo oni cały czas, Ty nie wracasz chyba teraz do Polski, Ty od razu do Kataru lecisz. Powiedz coś im, żeby cały czas śledzili Ciebie. Przede wszystkim chciałbym podziękować, że pierwszego dnia, kiedy takiego miałem trochę pecha i to wyglądało rzeczywiście fatalnie, nie zrezygnowali z obserwowania nas na rajdzie i że jesteśmy wciąż no, obserwowani, że wciąż się możemy wspólnie na to cieszyć. O, przyjechała Andrea Meyer, która widziała mój wypadek i na którą czeka tutaj jej partner Stefan Peter Hansel. Myślę, że to bardzo ciekawe. Zobaczmy to.